wino z ananasa. Tydzień temu dodałem jeszcze troszeczkę cukru. Wino jeszcze trochę pracuje, ale bardzo wolno już. Raz na bardzo długi czas tutaj coś się z nim dzieje. Zaczęło się natomiast lekko klarować. Jakiś osad powstał na dnie, niewielki, ale mimo to ściągnę ten nastaw z nadosadu. Spróbujemy, jak smakuje po dodaniu ostatniej partii cukru. Osad był sztywny, także można było ściągnąć naprawdę dużo. Praktycznie nic nie straciliśmy. Otrzymaliśmy całkiem sympatycznie już wyglądający nastaw. Zobaczmy jeszcze, jak smaki zapach. Takie szampańskie się robi. Widać, że tutaj tego gazu jeszcze jest trochę. Jest sporo bąbelków. No i powiem szczerze, że najbardziej to właśnie przypomina również w smaku szampana. Trochę może bardziej cierpki. Minimalnie bardziej cierpki. Fajne wino półsłodkie do półwytrawnego. W tym momencie nie ma co kombinować. Bardzo fajnie to wyszło. Zostanie to na jakiś czas jeszcze, żeby się wyklarowało. Dziś mamy 26 czerwca. Minęło miesiąc i 10 dni od nastawu. Ostatnie 3 tygodnie wino się klarowało. Sprawdzę sobie jeszcze, jak ze słodkością. Natomiast tutaj widać, że już ładnie jest przezroczyste. Niedługo, być może dzisiaj już czas na butelkowanie. Zobaczę jeszcze, jak smak. Minimalna warstwa osadu jest na dnie, więc szybko ściągnę sobie tradycyjnie do naczynia poniżej za pomocą rurki grawitacyjnie. Osadzik bardzo delikatny, ale nie bądźmy zachłani. Lepiej mieć super czyste winko, niż prawie czyste. Także tutaj już absolutnie krystaliczne. Sprawdzimy smak, zapach. Zapach bardzo przyjemny. Czuć ananasa, sympatyczny zapach, bardzo świeży. Czasami to są takie, wychodzą takie wina lekko trącące myszką. Gdzieś tam taki posmak zaduchu jest, natomiast tutaj bardzo świeżutki, lekki. Super wyszedł zapach. Zobaczmy, jak smak. Półwytrawne w tym momencie. Bardzo sympatyczne w smaku. Lekka cierpkość, rozgrzewające. Nie będę tu nic kombinował. Takie jest dobre. Można by tylko zepsuć ewentualnie cukrem. Takie jest ok. I w związku z tym przelewam do butelek.